Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku programu Real Talk, w którym, jak sama nazwa wskazuje, będzie prawdziwa gadka. Tym razem porozmawiamy sobie troszeczkę o problemie, który myślę, że funkcjonuje na polskiej, ale nie tylko polskiej scenie. Aczkolwiek ja będę patrzył przez pryzmat sceny polskiej, a mianowicie porozmawiamy sobie troszeczkę o szeroko rozumianej toksyczności, ale w bardzo wąskim aspekcie. Mianowicie porozmawiamy sobie o tym. Jak gracze zachowują się w przestrzeni publicznej internetu, czyli jak zachowują się na mediach społecznościowych, jak to może wpływać na ich karierę? I zastanowimy się, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie zdają sobie z tego sprawy i co z tego w razie czego wynika. Dyskusja wyniknęła tak naprawdę z kilku tweetów, które miałem okazję zobaczyć jakiś czas temu i wtedy wpadł mi do głowy ten pomysł na taki odcinek. Natomiast potrzebowałem troszeczkę czasu na to, żeby zastanowić się, jak go zaprezentować, o czym chcę tak naprawdę powiedzieć i, i czego użyć jako przykładu, bo żebyśmy się wszyscy rozumieli, ten odcinek nie ma na celu, nie wiem, witch huntu, kończenia karier, atakowania moich kolegów, czy czegokolwiek takiego, nie, nie, wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby po prostu takie sytuacje raczej się nie powtarzały, żeby te kariery trwały i żeby tak naprawdę trwały bez większych problemów, może tak to określmy, ponieważ musicie wiedzieć, że jako, no mimo wszystko osoba mocno związana ze sceną League of Legends jako ekspert Polsat Games, komentator często zwracają się do mnie chociażby organizacje czy też moi znajomi którzy z tymi organizacjami współpracują i pytają, nie wiem, o opinie, o rady o, o, o jakieś tam różne rzeczy tak naprawdę i nie zawsze jest to w pełni profesjonalne na zasadzie hej, jestem, prowadzę tę i tę organizację czy mógłbyś mi, tylko czasem jest to ej siema, co myślisz o tym graczu, ej siema a co myślisz o tej sytuacji i wielokrotnie już znalazłem się w okolicznościach w których znam gracza, jest moim znajomym i um, mogę powiedzieć o nim dobre rzeczy, bo wiem, że jest to nie wiem, solidny zawodnik, wiem, że ma poukładane w głowie. Natomiast jego zachowanie na mediach społecznościowych temu przeczy. I osoba na przykład związana z organizacją pyta mnie: Hej, Tomek, ale ty mówisz, że to jest no... piórka w przestań. A ty mówisz, że to jest pokoziomek, a on tutaj pisze takie rzeczy. No więc zastanówmy się teraz, o co w ogóle chodzi. Czemu gracze są toksyczni lub dają się ponieść nerwom w tej internetowej przestrzeni publicznej? Bo to jest dla mnie jedna z takich najważniejszych rzeczy. Czemu to się w ogóle dzieje? I myślę, że powodów jest wiele. Ja nie jestem przesadnie wykształcony w zakresie psychologii czy socjologii. Mam naprawdę minimalną wiedzę wyciągniętą ze studiów czy z jakichś tam prywatnych zainteresowań. Natomiast nie uzurpuję sobie w ogóle prawa do jakiejkolwiek poważniejszej oceny w tej przestrzeni, więc nie zrobię jej. Ale myślę, że warto jest kilka takich powodów wskazać, i myślę, że na pewno jednym z nich będzie frustracja, będą jakieś prywatne animozje, będą mocne opinie, które może dana osoba uważa, że musi wygłosić. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko, tak naprawdę powody bycia jakkolwiek toksycznym, czy też powody mm, takich nieoczywistych sytuacji w social media, Wynikają tak naprawdę z dwóch rzeczy. Przede wszystkim będzie to albo brak zrozumienia, że może to wpłynąć na potencjalne zatrudnienie, że może to wpłynąć na ich wartość marketingową, że to może negatywnie odbić się na karierze, albo jest to zrozumienie, ale i tak z jakiegoś powodu to się dzieje. Albo jest to zrozumienie, że hej, to może, to może negatywnie wpłynąć na moją karierę, ale i tak. Nie wiem, zaczepię kogoś na social media i tak zrandownuję komuś gierkę, i tak zrobię coś, co w perspektywie dłuższego czasu może być po prostu głupie. No ale przejdźmy już do konkretnego przykładu, bo myślę, że warto e, zacząć może o tym mówić bardziej namacalnie, bo, bo ja tak sobie mogę w próżni mówić i zakładam, że nikt tego nie weźmie do siebie. E, zacznijmy od tego. E, chwilę temu, właściwie to no, dwa tygodnie temu, został opublikowany wywiad z Behavem zatytułowany przez Hacego Byłem toksyczną szmatą. A um, jeżeli spojrzymy sobie jakiś czas temu, Behave, kiedy dołączył do Illuminar, to był bodajże w 2018? E, chyba tak, no tak, bo to był sezon Zero Ultraligi. Chciałem przeprosić każdą osobę, którą dotknęły moje słowa, tam był taki post na Facebooku i tak dalej. A um, jak chcecie, możecie sobie to przeczytać. E, jeżeli nie chcecie, e, to oczywiście zakładam, że, że to już też jest na tyle zamieszana historia, że nie ma takiej koniecznej potrzeby. Ale w dużym skrócie, Behave e, za każdym razem, tak naprawdę, kiedy ma okazję wypowiadać się publicznie, mówi o tym, że żałuje pewnych rzeczy, że, że niekoniecznie powinien był je robić. E, I ja też znam go prywatnie i wiem, że jest w porządku gościem. A tak zdarzają mu się błędy i z wieloma rzeczami, które robił się nie zgadzam, ale w wielu sytuacjach jest po prostu zwykłym, zagupionym kolesiem, który stara się w jakiś sposób żyć z tym, co w tym życiu mu się napatoczy. Czy to jest konflikt z kimś, czy to jest sytuacja, w której po prostu nie odnalazł się idealnie. To jest na pewno koleś, który myślę, że potrzebował pomocy w pewnym momencie swojej kariery i nie wiem, czy ją koniecznie dostał. Natomiast Um, idąc dalej, bo o co mi tak naprawdę chodzi, chodzi mi o sytuację, w której e, mieliśmy sprzeczkę pomiędzy Wyskiem a behavem na Twitterze. I to publicznie pod postem e, jednej z osób związanych z Ultraligą. E, swoją drogą, chciałem Was tylko przeprosić, jeżeli słuchacie jakieś dziwne dźwięki. A moje koty zaczęły wariować, to jest dopiero. Powiem Wam szczerze, że spodziewałem się, że stanie się to wcześniej. To jest pierwszy odcinek, w którym one coś drapią, biegają i miałczą a myślę, że w perspektywie tego, że udało nam się nagrać kilka lubionych całokształtów w Korei i kilka realtalków bez tego, to jest to całkiem niezły sukces, więc z góry przepraszam za wszelkie niedogodliwości. Natomiast, wróćmy już do tej sytuacji. I jedną rzecz chciałbym tylko zaznaczyć. Zarówno wyska, jak i bichaeva lubię, uważam, że to są nieźli zawodnicy, uważam, że to są spoko goście, którzy czasem po prostu nie wiem czemu dają się ponieść nerwom i nie wiem czemu zachowują się tak, jak zachowują. Ale do sedna. Żarówo napisał, czy wiecie, jak są przeprowadzane tryouty w Polsce. Tutaj troszeczkę marudzi na sytuację związaną z tym, jak zapowiada się nadchodzący sezon Ultraligi. Michał na to odpisuje: albo finalnie, tryouty i twój performance nie mają znaczenia, bo twoja wartość marketingowa jest chujowa, a trzeba jakoś maszynki do golenia reklamować. Um, powiedziawszy szczerze, nie wiem, w kogo uderza tutaj Behave. Mam wrażenie, że w Kikisa, który nie miał najlepszego sezonu w Illuminar Gaming, a dostał oczywiście deala z Wilkinsonem i tam miał całkiem sporą akcję. Um, I Behave chyba nawiązuje do tego. I zobaczcie, już w samym tym twicie, zanim w ogóle mamy jakikolwiek konflikt z wyskiem, zobaczcie, że w samym tym twicie... Um, tak naprawdę jest coś zabawnego, bo Behave sugeruje, że wartość marketingowa jest przyczyną dla której zawodnicy są wybierani ponad innymi zawodnikami, i wiecie, w świecie e sportu jako biznesu jest to całkiem uzasadnione. Chcesz zarobić dużo kaski, chcesz mieć fajnych sponsorów, bierzesz graczy, którzy mogą ci ich przynieść, jeżeli nie zależy Ci aż tak bardzo na wyniku sportowym. Chociaż oczywiście najlepiej byłoby, gdyby dało się te dwie rzeczy połączyć. No i teraz, co robi Behave? Mówiąc, że wartość marketingowa, czyjaś może definiować to, czy dołączy, czy nie dołączy do drużyny. Odniża swoją wartość marketingową, pisząc takie rzeczy na Twitterze, bo performance nie ma znaczenia, Twoja wartość jest. Kujowa. I to jest wszystko dlatego, że ktoś musi reklamować maszynki do golenia. Już sugeruje potencjalnemu pracodawcy, potencjalnej organizacji, że branie go do drużyny może wiązać się z ryzykiem pisania podobnych postów na social media. Ten może nie jest jeszcze jakiś zwariowany, nie jest może jeszcze jakiś szalony. Uważam, że jest to po prostu troszeczkę z troszeczkę irytacji może po stronie hmm, Behave'a. Natomiast gdybym był bardzo bojącym się o wizerunek sponsorem, a zaufajcie mi, z doświadczenia wiem, że w esporcie naprawdę wielu sponsorów mocno się Obawia treści e, publikowanych przez zawodników czy przez organizacje I już bym się zastanawiał, czy, czy to jest na pewno zawodnik, z którym chciałbym się mocno wiązać. E, tutaj oczywiście wywiązała się ma dyskusja z synkrofem poniżej, ale to nie ona nas będzie interesować, tylko będzie nas interesować dyskusja pomiędzy Michałem a wyskiem. Wysek mianowicie. Nie ja wiem z jakiego powodu, zdecydował, że dobrym pomysłem um, jest odpisać Behave'owi, ale skończysz pierdolić. Na co Behave odpisał, xD mógłbym coś napisać, ale idę wziąć prysznic, co jest um, ciąg jakby ciągnięciem tej dyskusji, która z góry nie ma sensu. Ustalmy to, ta dyskusja z góry nie wiem po co w ogóle się zawiązała. Natomiast Wysek dorzuca screena z wypowiedzią Behave'a. To był chyba alternatywny wątek w tej samej dyskusji, jeżeli dobrze pamiętam. Ta już napisałeś. Kończą się argumenty, no to nieźle lecisz, mistrzu, nie pogarszaj swojej sytuacji. Taki protip. Taki protip, jak ktoś nie bierze cię na tryouty, to nie piszesz do ludzi z orgi, dlaczego i że przecież nie ma lepszego od ciebie. Lepsze to, jakby cię fałszywym stul pizdę lepiej, bo nic nie wyciągnąłeś przez te lata. Wielki Cutie po reformie tyle ludzi było dla ciebie tak miłych, tak się podlizywałeś, a wyszło szydło z worka. Gardzę tobą. Ostatnia wiadomość sorry, Tomek. Swoją drogą, sorry, Tomek urzekł mnie najbardziej, bo wszystko oczywiście jest w odpowiedziach do pierwotnego tweeta Rowy, którego imię to naturalnie Tomek. Um, jeszcze przeprasza Tomka za to, że robi mu burdel w odpowiedziach, więc to sugeruje mi, że Wysyki jest świadomy tego, że to są bezsensowne, głupie tweety, które tylko zaśmiecają nitkę o jakimś tam problemie, abstrahując od tego, że, że ta myśl Żarówy również nie była wyrażona w idealny sposób, na co Behave odpisuje, ale typie, losowo mnie atakujesz, gdzie nic tu po tobie i nikt o tobie nie wspomina w tweecie, po czym jak ci odpowiadam w podobny sposób, to się obrażasz, a ja i zabolało. I potem... I, i, I powiedziawszy szczerze, uważam, że Behavior tak naprawdę, poza tym pierwotnym tweetem, nie robi to jakichś bardzo, bardzo szalonych, szalonych rzeczy, jakichś super toksycznych rzeczy. Uważam, że był całkiem w porządku, albo może. Może niekoniecznie w porządku, bo uważam, że głupią ideą było w ogóle odpisywać. Natomiast. Nie zrobił nic jakiegoś tragicznego. Nie napisał mu Ej, podejrzeń sobie gardło, jak to niekiedy w przeszłości miało miejsce. Myślę, że tutaj zdecydowanie bardziej wysek tym tweetem z fałszywym ścierwem troszeczkę niepotrzebnie zagotowała atmosferę. Ale spójrzcie na tweeta od Rudolfa. Rudolf jest esportowym fanem, często pojawia się w, gdzieś tam w odpowiedziach do moich tweetów, do tweetów innych ludzi, często go widuję. Nie wiem, kim jest ten, ten jegomość, natomiast w tym momencie um, napisał bardzo mądrą rzecz. I zobaczcie, że. Um, Koleś, który przynajmniej na tyle na ile się orientuje, nie jest esportowcem, nie jest związany z branżą, jest fanem i po prostu śledzi esport, ma więcej rozumu w perspektywie sytuacji, w której znajduje się obu profesjonalnych zawodników niż sami zawodnicy. Chłopcy, znaczy chłopacy, nie zachowujcie się jak dzieci, nawet ja z 20 IQ wiem, że to co robicie jest dla obu, może się tylko źle skończyć. I ee, ja uważam, że to jest w ogóle pięknie podsumowana cała ta dyskusja, natomiast zobaczymy sobie jeszcze odpowiedź Behave'a, bo myślę, że jest ona ważna dla tematu, których właśnie chciałem tu poruszyć. Sorry, irytuje mnie, że ktoś taki jak Wysek losowo się na mnie wpierdala, gdzie w dyskusji nic tu o nim nie ma, ale musi dać swoje dwa grosze. I teraz zacznijmy od początku. Skąd w ogóle się wzięła dyskusja? Z dziwnej potrzeby Behave'a wypowiedzenia się publicznie na temat, który być może jest prawdą, być może nie jest, bo zacznijmy od tego, że ten pierwszy tweet, to co, to co dla mnie w tym pierwszym twecie tutaj jest problemem, to jest to, że to nie do końca jest prawda. A być może w niektórych sytuacjach, tak? I myślę, że gracze też bardzo patrzą na wąską pulę czynników, niekoniecznie patrząc na wszystkie, podczas gdy myślę, że wiele z nich ma znaczenie. Um, i, I dla mnie ten tweet pierwszy już był troszeczkę bez sensu, bo e, nawet jeżeli to jest prawda, nie wiem, czy jeżeli jesteś profesjonalnym graczem, powinieneś pisać takie rzeczy, bo to może wpłynąć po prostu na, potencjalnie na Twoje zatrudnienie. I jeżeli może coś wpłynąć na Twoje zatrudnienie, to po co ryzykować? I chyba, że jesteś tak mocnym idealistą, że po prostu czujesz ogromną potrzebę napisania tego tweeta. Jeżeli tak jest, no cóż, wtedy myślę, że jest uzasadnionym walczyć o ideę, natomiast musisz się również godzić z tym, że może niestety to negatywnie wpłynąć na twoją karierę. Um, i, I moje pytanie brzmi, już abstrahując od pierwszego tweeta Behave'a, o którym już powiedziałem, co uważam. Po co Wysek odpisuje, ale skończ już pierdolić? Po co Wysek pisze dalej i wyzywa? Obaj zawodnicy, i nie bez powodu tutaj wziąłem na, na celownik, obaj zawodnicy, mimo tego, że obu lubię prywatnie, cieszą się ambiwalentną opinią w, w społeczeństwie, w, w środowisku e sportowym, bo obaj mają troszeczkę na sumieniu, obaj mają kilka krzywych akcji, ale również obaj mieli kilka niezłych okresów w swojej e sportowej karierze i, i obu zdarzało się osiągać całkiem niezłe wyniki. I uważam, że obaj w pewnym momencie swojej kariery również pokazywali ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu narażają swoją markę, narażają swoje szanse na to, żeby trafić do dobrej organizacji, narażają swoją wartość marketingową. Na szwang, tylko po to, żeby pokłócić się w internecie. W sensie behave, jeżeli wkurzacie to, co pisze wysek, zmutuj go, zablokuj go. Co ci z tego? Wysek, jeżeli uważasz, że behave pisze głupoty, zachowaj to dla siebie. Po co tworzyć konflikt na social media? Jeżeli nie jesteście świadomi, że to może negatywnie wpłynąć na waszą karierę, to jak przez te lata e sportu się uchowaliście, tak naprawdę? A jeżeli jesteście świadomi, i tu jest klucz problemu, według mnie, bo wydaje mi się, że gracze są świadomi tego, że to może wpływać negatywnie na ich karierę. Jeżeli są tego świadomi, a to mimo wszystko, to według mnie świadczy to o bardzo, bardzo złych cechach charakteru. I teraz, tak naprawdę, klucz całego tego mojego tłumaczenia tej sytuacji. Powtórzę to, co powiedziałem na początku odcinka. Często słyszę pytania od moich kolegów, czy też od organizacji, co sądzisz o zawodniku X, co sądzisz o sytuacji Y, na przykład o takiej sytuacji. I e, powiem więcej. Nawet w perspektywie chyba obu fanów miałem zapytanie. Na pewno wiem, że o jednego kiedyś ktoś mnie pytał, kto e, składał skład jednej z organizacji, ale wydaje mi się, że o, o obu nawet byłem pytany. I nie chcę tu w ogóle stawiać się w, w roli osoby, która decyduje o losach polskiej sceny ba. Myślę, że moje e, opinie i moje uwagi. Naprawdę nie mają większego wpływu, ale jest to kropla w, w rzece. To jest jakiś tam promień, jakiś tam procent tego, co ostatecznie może składać się na to, czy dostaniesz, czy nie dostaniesz angażu w drużynie. No i teraz do, wracam. Jeżeli są świadomi tego, że to może negatywnie wpłynąć, to czemu to piszą? I wydaje mi się, że opcje są dwie. Albo tak bardzo nie są w stanie kontrolować swoich emocji, że po prostu muszą je z siebie wyrzucać. Nie zostali nauczeni radzić sobie z tym inaczej, bo ja nie uważam, że trzymanie w sobie emocji jest dobrym wyjściem, natomiast można je rozładować inaczej. A nie wiem, idź po kop piłkę, idź porzucaj toporkami do, do, do drewna, myślę, że wielu youtuberów ma w tym całkiem niezłe doświadczenie, można skorzystać z ich porad. Nie wiem, jest mnóstwo rzeczy, idź sobie na strzelnicę, idź, nie wiem, poczytaj książkę, posłuchaj muzyki. Podżyj papiaka przez balkon i wkurz swoich sąsiadów. Naprawdę jest więcej dobrych sposobów na to, żeby nie narażać na szwank tego, co jest twoją karierą, albo strzępków tejże kariery, niż pisać w internecie. Naprawdę myślę, że to nie trzeba być esportowcem z wieloma latami stażu w drużynie, żeby takie rzeczy wiedzieć. I jeżeli nie potrafisz trzymać na wodze swoich emocji, idź do psychologa. Poproś kogoś o pomoc. Poprosić o ko pomoc, może niekoniecznie psychologa, jeżeli nie wiem, się boisz, wstydzisz, chociaż, i tu warto wspomnieć, nie masz czego, bo to jest normalne. Natomiast um, zrób coś, żeby to się zmieniło. Bo dla mnie, gdybym ja miał w tym momencie składać drużynę, żadnego z tych zawodników bym nie chciał. Nie dlatego, że uważam, że są słabymi graczami. Nie dlatego, że uważam, że to są źli ludzie. Ale dlatego, że dla mnie taka. taka. E u, taki upór, taka bezmyślność w prowadzeniu swoich social media to może być cecha charakteru. Być może ten zawodnik po prostu jest troszkę bezrefleksyjny. Najpierw, myśl, najpierw robi potem myśli. Jeżeli tak miałoby być w grze, załóżmy, że gram best of five, które przed, zadecyduje o mojej karierze, bo jest to finał Ultraligi i mój zawodnik tak samo jak tutaj, nie pomyślał, czy napisał coś bez sensu, nie pomyśli i bez sensu wejdzie, nie wiem, do naszorpita albo space krzak. To może się wydawać głupie, ale realnie ludzie, którzy odpowiadają za to, żeby was zatrudnić, tak patrzą. I ci ludzie będą tak patrzeć, i myślę, że są uzasadnieni w tym, że tak patrzą. Więc to jest mój ogromny apel do Was, gracze, do wszystkich, nie do Behavi'a i do Wyska, bo myślę, że żaden z nich nie zrobił tutaj nic strasznego. Tak naprawdę to jest głupia wymiana zdań, zdań i prawdopodobnie nikt na to nie spojrzy. I, I w ogóle warto tutaj wspomnieć: zakładam, że wielu toksycznych graczy, yy, czy też graczy, którym zdarzały się toksyczne rzeczy, dostało się ankarz w świetnych drużynach i, i, i upiekło im się, uszło im to na sucho, upiekło im się, tak? I ja to rozumiem. I rozumiem, że to jakby daje taki zły przykład, że można robić wszystko, bo jeżeli jesteś wystarczająco dobry, i tak cię wezmą. Kuzik, prawda, czasem cię nie wezmą. I czy dla jednej na dziesięć załóżmy, że jedna na dziesięć sytuacji przez tego typu zachowanie nie zostaniesz wzięty? Czy warto ryzykować? Wydaje mi się, że nie. I to jest mój gorący apel do wszystkich. Wszystkich graczy. Uważajcie na to, co robicie. Jakiś czas temu w Ultralidze zostały wprowadzone behavior checki. Wiem, że wielu graczy dostało ostrzeżenia. Jakiś czas temu Riot bardzo mocno zwraca uwagę na tę politykę. Przypomnijmy sobie. Ok, przypomnijmy sobie kazus Yashiro. Pamiętacie Yashiro? E, tak, tak. Ten strzelec Pride. E, I chciałbym tutaj przypomnieć. Yashiro dołączył do Pride ten litewski strzelec i okazuje się, że jest całkiem niezły. Z tego co rozmawiałem z trenerem, z tego, co rozmawiałem z kilkoma z zawodników, również całkiem nieźle radził sobie w perspektywie shotkolingu, udzielania jakiejś tam informacji drużynie. Był niezłym graczem. I teraz tak, spójrzcie sobie na Pride w sezonie drugim z Yashiro. Zaczynało od dwóch porażek. Ok, zdarza się, ale pójdźmy dalej. Zwycięstwo na piratów, porażka na Pakt. Zwycięstwo na Devil Swan, chciałbym przypomnieć, że to jest to Devil Swan w Ostatecznie mistrzowskim składzie. Porażka na Aves, zwycięstwo na Illuminar, na Wisłę, na rook, na Piratów, na Pakt. Mieli świetne, świetne, świetne wyniki. Aż do momentu, w którym ktoś postanawia zwrócić uwagę na to, że Jasir napisał na social media kilka mało słusznych słów, żeby przypomnieć Wam co dokładnie. A jest to dość wolne tłumaczenie, które zaczerpnąłem z artykułu na Cybersport, na e przepraszam. Pierdolony indyjski imigrancie wraca z powrotem do swojego kraju, zbierać ryż i nigdy więcej nie wraca i grać w League of Legends. Dla mnie, jeżeli zawodnik nie jest w stanie się powstrzymać od pisania czegoś takiego w grze i ryzykować swoją karierę, nigdy nie wziąłbym go do drużyny, nawet gdyby był najlepszy. I znowu, może jestem jedną na 10, może nawet jedną na 100. Jeżeli 99 organizacji zatrudniłoby go mimo wszystko, bo jest dobry. Ta jedna mogłaby nie, a ta jedna mogłaby być jego największą przepustką. I dla mnie nie jest to gra warta ryzyka. I ostatni przykład, który dla dzisiaj, na dzisiaj dla Was przygotowałem, um, to jest Warszy. Bo Warsi już ma ogłoszoną drużynę. Dostał się do Illuminar Gaming po naprawdę dobrym zeszłym sezonie, gdzie zyskał dużo hypu dookoła siebie. No i tutaj pojawia się dyskusja, w której jakimś, jakiś tam streamer pisze do Warsięgo, że intuje. Warsi pisze, jak to ja intuję? Nie, nie, tylko testuję nowego Herosa w rankedzie i, i, i miałem gorszy wynik. Tutaj wrzucony jest klip, no i Warsi pisze, że skraszowało mu kompa. No to przejrzyjmy sobie klip teraz, drodzy widzowie. Zobaczymy sobie, co tu się wydarzyło. To jest chyba ten crash. To jest chyba ten crash komputera, o którym piszą, pisał warsi. Nie wygląda to tak do końca jak crash. W mojej opinii. Z tego, co pamiętam, crash chyba tak nie wygląda. Ups. Voilà. Première... Okej. Okay. Okay. Zobaczymy, co dzieje się dalej. A okej, okay, tutaj ten klip się już kończy. Bo to, z Bion tego, co pamiętam, to? tam również yeah. była jeszcze kolejna dentka. Po co? Znowu, po co? Uważam, że warsz jest naprawdę niezłym zawodnikiem. Z tego co wiem, chyba był upominany w perspektywie behavior checka, ale tu mogę się mylić, więc nie bierzcie moich słów tutaj zapewnik. Natomiast po co takie rzeczy robić? Jeżeli ktoś cię wkurzy, odejdź od kąpana 10 minut. Nie wiem, zrób. 20 pompek. Naprawdę jest mnóstwo lepszych sposobów, żeby się wyżyć, niż komuś zintować gierkę. Nie dlatego, że marnujesz czas sobie i innym. To już abstrahuje od tego, od takich czysto ludzkich wartości. Abstrahuje od tego, że jest to moralnie dość wątpliwe działanie, a myślę, że wszyscy powinniśmy się starać być lepszymi ludźmi niż gorszymi, ale już abstrahując, bo może nie każdy tak na to patrzy. Po co ewentualnie rujnować sobie karierę, ryzykować banem, ryzykować potencjalnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami? Po co. Ja na to pytanie nie umiem znaleźć odpowiedzi. Jeżeli wy umiecie, no to proszę dajcie mi znać. I podsumowując powoli, bo, bo myślę, że to ważna kwestia. Ja bardzo lubię wszystkich zawodników, o których dzisiaj mówiłem. O oprócz Ashiro, bo go nie znam. Natomiast jeżeli chodzi o Warsiego, jeżeli chodzi o o wyska, uważam, że to spoko goście, uważam, że wszyscy są utalentowani, uważam, że wszyscy mają mniejszy lub większy potencjał i... Bardzo by mi było przykro, gdybym tych zawodników nie zobaczył, nie wiem, w utralidze, w innych rozgrywkach. Bardzo by mi było przykro, jakbym tych zawodników już nigdy więcej nie zobaczył profesjonalnie tylko dlatego, że dali emocją wziąć górę. Więc przypomnę po raz kolejny. Spróbujcie pracę z psychologiem. Spróbujcie innych metod rozładowywania złości, spróbujcie zasięgnąć Opinii, pomocy kogoś, kto może ma troszkę więcej doświadczenia od was, i ja wiem, że są piękne historie tego, że ludzie dali się zreformować i potem, jak dołączyli do dobrej organizacji, nie wiem, spójrzcie na Jensena, spójrzcie na innych tego typu graczy. Ja wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy mają na sumieniu sporo i którzy w Soroki robili tragiczne rzeczy też na mediach społecznościowych. Tylko moje pytanie brzmi. Kiedy to się działo? Bo na pewno te rygory się zmieniły, i wiemy, że ostatnio dużo bardziej nieprzychylnym okiem Riot na to patrzy. I myślę, że słusznie. No i kolejna kwestia jest taka: czy warto ryzykować? I z tym pytaniem was, drodzy widzowie, i, i was progracze, bo liczę na to, że wy spojrzycie chociaż na chwilę na ten materiał, zostawię, bo myślę, że to jest ważne pytanie, i myślę, że warto jest mimo wszystko, nawet jeżeli w tobie się gotuje, po prostu zagryźć język, czy też zacisnąć i nie pisać, nie, wyłączyć sobie klawiaturę, odłącz sobie od, od komputera, jeżeli nie potrafisz się inaczej powstrzymać. I wszystkich również wymienionych na tym filmie chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić. Po raz kolejny powtórzę, nie chcę tutaj ani kończyć karier, nie chcę tutaj nikomu niestety, w, nie chcę nikomu w karierze bruździć, nie chciałbym, żeby ten filmik był dla kogoś problemem, ale myślę, że jeżeli go nie zrobię i to jest powód, dla którego stwierdziłem, że go nagram, myślę, że jeżeli go nie nagram, to takie zachowania będą się powtarzać i nie daj Boże, któryś z nich skończy się po prostu nieprzyjemną sytuacją, a tego bardzo bym nie chciał, więc mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi za to, że um, użyłem jego przykładu w tym materiale. No i cóż, widzimy się następnym razem. Pamiętajcie, możecie proponować mi tematy w komentarzach na YouTubie, ale również możecie to robić gdzieś tam prywatnie lub na Discordzie. Zachęcam także do śledzenia moich profilów społecznościowych, które znajdziecie w, chyba w opisie do filmiku. I to było na tyle. Pozdro, cześć!